Czy jest warsztat w Polsce, który naprawia za darmo samochody? Jeżeli oglądasz ten odcinek, to znaczy, że dobrze trafiłeś. Tak, właśnie tu. Cześć wszystkim, na ekran wjeżdża wasza ulubiona seria, czyli Auto Rentgen, seria, gdzie komuś z was zupełnie za darmo remontujemy, naprawiamy czy doprowadzamy do stanu użytkowania jego samochód. Nie tuningujemy, nie mylcie z furami marzeń, ale po prostu masz samochód, używasz go, masz dużo w nim do zrobienia. To jest właśnie idealny moment, żeby zgłosić się do naszego programu. I na samym wstępie za całą inicjatywę zostawcie od razu kciuka w górę i subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Przelećmy do tematu. Tak, BMW po polsku, czy powtórzyliśmy Audi? Nie do końca, ale zanim poznamy naszego bohatera i jego właściciela, ojoj. No, zdarzyło się na live, żeśmy wyłaniali dwóch zwycięzców, i furmarzeń, i autorentgena, i obie to były BM-ki. W autorentgenie było to E46, w furach marzeń, które już niebawem na ekranie, było to E38. I o ile to drugie bardzo lubię, to myślę, że będzie duży bój z nim. O ile to pierwsze, jak już przeczytaliśmy opis, to wiedzieliśmy, że nie będzie lekkiej gry. Czytam wam opis wstępny pacjenta, zanim go zobaczycie, czyli tak. Maglownica ma mały luz i do regeneracji jest. Czasami po skręcie nie odbija, pompa wspomagania już jest wymieniona. Ciężko wchodzi wsteczny, jak jest zimny silnik. Olej w skrzyni był wymieniony, niestety nie pomogło. Przy wymianie sprzęgła prosiłem o naprawienie i wymianę dwóch tulejek, ale została wymieniona tylko jedna, a problem został. Drążek kierownicze budy przy wyższych niemieckich prędkościach, tarcze klocki nowe, czyli tam gdzieś drży buda. Pali olej w normalnych ilościach, tak mi się wydaje. Czyli jakieś 3 litry od wymiany do wymiany. Wypadanie zapłonu, i tu robi się coraz ciekawiej. Cewki zmienione, świece zmienione. Przeważnie wypadanie zapłonu zdarza się rano po odpaleniu auta, gdy przejeżdża dłużej. Jedziemy dalej. Jeszcze ciekawiej, po planowaniu głowicy, czy nie wiem, czy po remoncie, no bo samo planowanie nie miałoby sensu, ale może po prostu była uszczelka tylko do zrobienia. Po planowaniu głowicy słychać jakby bulgotanie. Planowane było robione, gdyż zawór disa się urwał i zaciągnął go kolektor sący. Zniszczenia na szczęście były małe, tylko 4 zawory do wymiany. W poprzednim tygodniu silnik stracił moc i przy dodawaniu gazu, działo się to na benzynie, jak i na gazie, po sprawdzeniu, czujnik położenia, czujnik ciśnienia oleju, wydaje mi się, że coś się dzieje. Generalnie lista z opisu właściciela przerażająca. To była połowa. Zatem zaczynając ten odcinek, przełączmy się do dnia odbioru auta i poznania właściciela, co zmieniło jednak moje nastawienie do całego projektu. I halo, łysy. Dzień dobry, jest z nami Piotr. I Piotr przywiózł, no tak trochę BMW po polsku, ale to tak nie do końca. Powiem wam tak, to będzie wyzwanie, ale jest to auto, które jest daily. Teraz wyprzedzę troszeczkę was tutaj i zanim poopowiadamy o tym samochodzie, bo no, auto jest fajne. Auto jest fajne, jeżeli chodzi o rzadkość wersji, czyli 330i X-Drive BMW 46. Natomiast Piotr nam przywiózł swoje auto, ale nie będzie mógł odebrać z różnych przyczyn. Przede wszystkim takich, że będzie nieobecny i będzie odbierał to twój tata. Więc spoko, ale to, co żeś tutaj napisał nam, to powiem ci, rozweseliło wszystkich poza mechanikami. Czyli tak, mamy maglownicę z małym luzem, ciężko wchodzi wsteczny, drżenia kierownicy, pali olej w normalnych ilościach, to już uzgadniliśmy, że 3 litry to nie jest normalna ilość, chociaż Volkswagen pisze, że na przykład może palić do litra na 1000, więc takie zabezpieczenie Volkswagena. Po planowaniu głowicy słychać jakby bulgotanie w silniku podczas przyspieszania, ale ogólnie służy to auto do jeżdżenia na co dzień, po bułki, do sklepu. Dokładnie. I lubisz je? No, jak mam je od 16, nadal je lubię. Nadal je lubisz. Czyli bardzo dużo się stało. W poprzednim tygodniu, początek nowego roku, silnik tracił moc, teraz coś tam wymieniałeś. Tak, wymieniłem ten czujnik wałka rozrządu. Aha. Z asobu wziąłem, także on jest nowy. Nie widzę tych samych efektów, które były wtedy. Okej, okay, a powiedz mi, ja to jeszcze nie oglądałem, jeszcze nie chcę oglądać, obejrzę sobie później. Ruda albo coś, czy buda jest nowa? Ruda w jednym miejscu, gdzie został podłączony gaz. Okej, okay, czyli taka standardowa rzecz. Dobrze, no mam nadzieję, że to nie będzie tak jak w pierwszym autorentgenie. Mam też taką nadzieję. Aczkolwiek, wiesz jak u mnie jest, nie? Jak będzie tak, no to trudno, no to i tak nie oddamy ci auta, które jest niesprawne, więc zrobimy z tego auta tak, żeby na tej liście nie było żadnych już więcej zastrzeżeń. Mam nadzieję, że będziesz zadowolony, jak już nie osobiście, ale potem odbierzesz auto, to dasz nam znać, czy jest wszystko ok.
Ja idę chłopakom zrobić dobry dzień. Kluczyki jakieś mamy? Dostanę. A dostanę je? Bo teraz na najbliższy czas i pewnie będzie tydzień. Obawiam się, że przy tej liście to nawet nie będzie dwa, ale nie spieszy nam się, nie? Nie, no, czas jest. To dobrze, dobrze. Dziękujemy, naprawdę zrobiłeś nam dobry rok. Cieszę się. To cześć. Idę po BMW. Po rozmowie z Piotrkiem okazało się, że nad wyraz zbyt dużo jest tutaj po macoszemu wypisane, a jeszcze chwilę później zobaczcie naszego bohatera, czyli BMW E46 330 w wersji X-Drive, który jest naprawdę ciekawym samochodem ze względu na moc silnika jak na tamte lata oraz napęd na cztery koła. I po zaprezentowaniu zobaczycie, że już aż tak źle chyba nie może być, ale widzicie miniaturkę za chwilę. Dobra, zobaczcie auto. Każdy samochód musi mieć ubezpieczenie. Jeżeli mówimy o ubezpieczeniach, to pamiętaj, że zawsze nawet ty w tej chwili możesz sobie zaoszczędzić, a mianowicie wystarczy, że wejdziesz w link w opisie tego filmu. Tak, tam jest zwykła porównywarka ubezpieczeń AC, OC, która ci nic nie kosztuje. Sprawdź, wylicz swoją składkę, wprowadź swoje dane, dane swojego samochodu i nagle się okaże, że najtańsze ubezpieczenie kosztuje przykładowo 500 zł, a najdroższe kosztuje 4000. A ty spojrzysz, że twoje kosztowało 1000 zł. Co się dzieje? No już samego partyzanta na samo dzień dobry oszczędzasz 500 zł, ale dodatkowo pamiętaj, że właśnie mówimy tutaj o mubi.pl i na ten rok przeszła znowu promocja z nami i można jeszcze dodatkowo zgarnąć bonus przy zakupie pierwszej polisy na mubi w wysokości 150 zł. Tak, i to nie jest bonus, który jest nierealny, bo zobaczcie, tutaj macie potwierdzenia, jak mubi wszystkim zwracało, więc takie rzeczy się dzieją. Korzystam, ja korzysta operator i was też do tego zachęcam oraz jest zawsze ten kod, który tutaj jest, kod promocyjny, wykorzystasz, polecając znajomym, żeby też mogli z tego kodu kupować polisy, to tobie na konto za każdy taki zakup nabija się 50 zł. Lećmy dalej. Słuchajcie, okazało się, że samochód jest jak na BMW w Polsce. Ja cholera się nastawiam na straszne strzały z dupy, ale to jak na stare BMW w Polsce, czy na stare Audi w Polsce, czy na stare fury, które bardzo często kupują użytkownicy, bo chcą mieć auto, a niekoniecznie stać ich na utrzymanie, to w przypadku Piotrka stać go na utrzymanie i nie dość, że jest widzem fajnym naszym, który sam uczy się troszkę mechaniki pojazdowej, dużo robi sam, to niestety to BMW jest przykładem, gdzie właściciela stać na naprawę i utrzymanie tego samochodu, ale już niekoniecznie na dobór odpowiednich mechaników, bo to, co tam się zdrutowało pod maską, ilość silikonu przy remoncie tej głowicy, czego Piotrek nie robił, czy innych rzeczy, wskazuje na to, że mechanicy też byli w formie zatrudnienia, zrób to sam. Dobrze, nastąpiła po przyjęciu i już po zmienieniu nastawienia na to, że to będzie gruz. Okazało się, że to nie jest gruz, tylko auto bardzo fajne i rokujące. Postanowiliśmy zrobić z nim doskonały porządek, więc pierwsze co to chłopaki wzięli się za sporządzenie checklisty naszej. I na checkliście niestety potwierdziło się większość problemów z motorem, jak i z przekładnią kierowniczą. Okazało się, że za wibracje, no może hamulce już nie były w najlepszym stanie, mimo że były robione, ale stwierdziliśmy, że trzeba przede wszystkim zmienić układ hamulcowy, doprowadzić go do stanu używalności, a za wibracje odpowiedzialny jest wał napędowy i tak to właśnie wynikało z diagnostyki Łukasza i Jakuba, no ale potem chłopaki podjęli decyzję, że jest tak nawalone w tym motorze, jest tyle zrobionego zła, że jedyną słuszną frakcją polityczną będzie po Bożemu po prostu zdemontować ten silnik, więc tak też uczyniliśmy. Jak się potem okazało, po wyciągnięciu motoru, no, należy zrobić remont i w pierwszej kolejności ja bym postawił, bo to zawsze ograniczony budżet mamy na takie rzeczy, ale wiecie, że mój budżet to jak budżet państwa i zmiennym jest, ale w tym pozytywnym raczej stopniu i tu na korzyść osoby, która wygrywa.
I Łukasz mówi, że nie będzie papudraczył i będzie, nie będzie ruszał głowicy tylko jak ma cały silnik na stole, więc postanowił zrobić kapitalny remont silnika i tchnąć w ten 231-konny motor, żeby te konie mu się odzyskały i żeby nie chłeptał tego oleju, bo ten silnik ma tendencję do pobierania dużego oleju. Użytkownicy na forach się przekrzykują, ale dlaczego? Ale to tak ma, ale to tak fabryka zaprojektowała, a nic innego. Po prostu jeżeli lejecie oleje producenta C, nie będę mówił jakiego, C, takiego jak w ogóle BMW zaleca, nie? I jeżeli ktoś sprzedaje olej bardzo drogo i mówi, że jest syntetyczny, a jednak jest na bazach krakingowych, które niestety nie sprawdzają się tak jakby oleje syntetyczne, na przykład chociażby dlatego współpracujemy z PMO, wiecie, no to nie dlatego, że mi ktoś płaci, bo ja z nim zacząłem współpracę wcześniej, po prostu dobry olej to jest dobry olej, kiedyś był Rockoil, niestety zwinął się z Polski, więc olej to podstawa i w tym silniku też, jeżeli nie zmieniacie go zbyt często, upalacie, duża temperatura, no w przypadku niskiej jakości oleju, chociaż dużej ceny, dochodzi do tego, że pierścienie na tłokach ulegają gigantycznemu zanagarowaniu, zapieczeniu, a więc dochodzi do ponadnormatywnego spożywania oleju i wtedy wasze BMW 3.0 robi om niom 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 niom. Dobrze, zatem remont silnika nastąpił. Przede wszystkim w pierwszej kolejności głowica wyjechała do firmy Top Mar, do naszego przyjaciela Łukasza, niezmiennie niezłomnego Majsterkowicza, który regeneruje głowicę wraz z rodzinnym zakładem, jego tatą i wszystkimi innymi, których serdecznie pozdrawiam, oraz od niedawna bawią się turbosprężarkami, o czym też był nie jeden odcinek. Firma Top Mar, największy profesjonalizm, jeżeli chodzi o obróbkę głowic i turbosprężarek, ich regenerację. Zatem połączmy się z naszym przyjacielem Łukaszem. Łukaszu, Łukasz Niewiadomski, halo, halo Łukasz, coś ty tam narobił w tej głowicy, poka mnie to. Hej, hej, witajcie w Top Mar Motorworks. Jakby to było po polsku? Górny Mar Motoryzacja. Chyba tak nazwę swój kanał na YouTubie. Autorentgen to seria, w której trafiają o chwilę ciemności. To seria, w której trafiają do nas coraz ciekawsze trupy. Co tym razem przyszło? Tym razem przyszło takie cudeńko. BMW R6 2.5-2.8-3.0 24 Ventilen. Niemiecki cud motoryzacji. Tak. Treściwie i szybko opowiemy sobie o tym, co będziemy robić, co zastaliśmy w stanie obecnym i jak to wygląda. A wygląda to tak, że na dzień dobry widać już, że głowica była przez kogoś robiona. I to jest świetna informacja dla mnie, bo będę mógł sobie ocenić czyjąś robotę. Uwielbiam to robić. A tak naprawdę przeanalizujemy sobie tak na szybciutko, co tu było niezrobione albo zrobione. Było dużo rzeczy różnych zrobionych. Przede wszystkim tak, widać, po czym widać, że była głowica świeżo zrobiona? No przede wszystkim po płaszczyźnie, tak? Widzimy, że ona jest świeża, wyszlifowana niedawno. No i tak, mamy tutaj też takie piękne punktaczkiem zrobioną numerację zaworów. 1, 2, 3, 4, 5 i tak dalej. Na zaworach sących, na zaworach wydechowych. Ktoś to naprawdę bardzo świetnie wymyślił. Nie ma tak z punktaka zawalić w zawór. To jeszcze tutaj jest takiego ciekawego do pokazania. To przede wszystkim to luz na zaworach. A jest on już taki naprawdę no nieporemontowy. Prowadnice były zostawione stare. Oczywiście stare prowadnice można zostawić. To nie jest tak, że trzeba je za każdym razem wymieniać. To też nie wymieniamy za każdym razem wału korbowego czy korbowodu w silniku, tylko dlatego, że go otwarliśmy. Wszystko jest poddawane weryfikacji. Jeżeli jest ok, no to wiadomo, że zostawiamy. W tym momencie nie było to ok. To nie jest coś, co się wydarzyło na przestrzeni, nie wiem, 1000-2000 km. Takie prowadnice zaworowe, tak zużyte, one nie są jakoś masakrycznie zużyte, no ale hello, ktoś robił tutaj remont i one jakby w momencie, kiedy już głowica jest wyjęta, no to jak najbardziej taki stan prowadnic już klasyfikuje się do wymiany. Tutaj tych prowadnic ktoś nie wymienił. Ani sących, ani wydechowych. Ale teraz pokażę wam najlepsze. Ten luz, który widzicie, to jest luz, który sobie sprawdzam z założonymi uszczelniaczami i jeszcze z olejem w prowadnicy. Wiadomo, że i uszczelniacz zaworowy delikatnie skompensuje nam ten luz, tak samo olej w prowadnicy, więc kiedy zdejmiemy uszczelniacze zaworowe i wyczyścimy prowadnicę, to ten luz będzie jeszcze większy niż teraz, taki jaki wam pokazywałem. Więc to już jest takie dosyć no, konkretniejsze zużycie. A mimo to ktoś tych prowadnic nie wymienił, zostawił stare. Dlaczego? No nie wiem. Pytanie tylko, czy klient o tym wiedział, czy nie. Czy cena się zmieniła, czy się nie zmieniła. Znając życie, bardzo często jest tak, że głowica przechodzi, kwota jest jakaś powiedzmy stała, więc minimalizuje się wkład w taką głowicę, żeby mieć jak największy uzysk finalny. I tak to niestety bywa. U nas jest to trochę inaczej. U nas po prostu jest stan faktyczny, przedstawianek trzeba wymienić i nie ma stałej ceny na naprawę głowicy. Może być 1200, może być 2200, może być 900, może być 1600. Różnie. Wszystko zależy od stanu, bo to o to właśnie chodzi, żeby głowica była zrobiona porządnie, żeby klient wiedział, był świadomy za co płaci i żeby nie było sytuacji, że przyjdzie do nas jakiś pasztet i trzeba będzie go jakoś poleczyć, żeby coś w ogóle zarobić. Także no, to nie tędy droga. No, więc na tą chwilę mamy wymontowane wałki, kasety.
wałkami, z popychaczami, zdjęte sprężyny. Będziemy usuwać uszczelniacze zaworowe, wybijać prowadnice i przede wszystkim te głowice lubią pękać. Aha, co jeszcze fajniejsze? Fajniejsze, może w sumie nawet nie fajniejsze, tylko gorsze. Odlew, a w zasadzie to właśnie nie odlew, tylko tak zwany styropian. Ta głowica już nie jest odlewana taką metodą, powiedzmy, tradycyjną, tylko jest zrobiona, zobaczcie, z takich, nie wiem, czy to będzie widać, jest zrobiona z takich jakby granulek. To jest taki granulat wsypywany do formy. Najprawdopodobniej jest to potem w tej formie indukcyjnie jakoś podgrzewane, jest to zgrzewane, to się łączy. Nie jest to, z tego co mi wiadomo, już taka technologia w przypadku tej głowicy, że płyn na aluminium, czy tam powiedzmy jakiś stop aluminium, wlewane do formy i tyle. Tutaj jest raczej proszek i coś na zasadzie tak jak się robi na wtryskarkach elementy plastikowe, że wjeżdża granulat, duże ciśnienie, temperatura i wychodzi nam finalny produkt. Tutaj jest to zrobione podobnie. To są trochę gorsze korpusy w mojej opinii. Po umyciu pewnie będzie to widać lepiej. My na to mówimy styropian, no bo tak to wygląda. Tylko że się tak fajnie nie kruszy i nie piszczy jak się jedzie paznokciami po niej. Co jeszcze fajnego zauważyłem? Na głowicy jest taki, to jest podpis. Mateusz KPL komplet plus telefon. To chyba napisali na głowicy, co zostawił w zastaw, żeby mieli pewność, że odbierze po naprawie. Tak, Mateusz zostawił komplet dokumentów plus telefon w depozycie. Jak głowica będzie zrobiona i zapłacona, to mu to oddadzą. Aha, o czym miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć o tym, że te głowice lubią pękać. Przede wszystkim lubią pękać w okolicach zaworów wydechowych. To są te miejsca, gdzie one najczęściej pękają, dlatego to jest coś, od czego zawsze zaczynamy. Czyli wiadomo, że korpus musi być rozebrany, odpowiednio umyty, wyczyszczony, wypięte zawory, bo bardzo dużo ludzi sprawdza głowice z zamontowanymi zaworami, nieumyte, to jest, nie, masakra. Trzeba wypiąć wszystkie zawory, żeby mieć dojście i też wiedzieć, gdzie sprawdzić dokładnie, precyzyjnie, w którym miejscu leci, bo one bardzo często właśnie pękają przy gniazdach zaworowych, pod gniazdem. Ta głowica nie wygląda dramatycznie, mam nadzieję, że nie będzie pęknięta, bo to nam też strasznie skróci czas naprawy, a tutaj mamy się, z tego co mówił Michał, to ma być na wczoraj, dlatego bardzo dziękuję za takie niespodzianki, uwielbiam je. Jest godzina... No już po wpół do 12 w nocy, a my sobie właśnie robimy takie ciekawe, kręcimy sobie YouTube. Więc tak, co robimy teraz? Wyciągamy zawory, prowadnice na tester do badania szczelności korpusów na mikropęknięcia. Także za chwilę sobie to wszystko obejrzymy. Aha, jeszcze jedno miałem wam pokazać. Piękny podpis składającego. Podpisał się, nie powiem czym. Silikon w moim ulubionym kolorze, w kolorze sraczki. Zobaczcie tylko to, no po prostu coś wspaniałego. To już chyba nie było palcem, tylko chyba stopą nakładane. Obsmarowane, tak żeby nie ciekło, żeby nie było, żeby było żałowane. Takie rzeczy się zdarzają. To jest po prostu, ja pierdzielę, zero estetyki. No przecież można, ja nie mówię, że nie można użyć silikonu czy czegoś takiego, bo gdyby, no nie wiem, fabryka też używa różnego rodzaju lepiszcz i składają na silikony i pochodne. No ale na litość boską. Tak się zesrać na głowicę. Dramat. Głowica umyta, cały syf nam zjechał. Teraz możemy sprawdzić, czy korpus jest szczelny. Bardzo często pod gniazdami, głównie wydechowymi, tak jak wspominałem, pękają. Teraz mamy tutaj idealne dojście, żadnego brudu, żadnego syfu. Oczywiście tutaj psranie jest cały czas, potem się tym zajmiemy. O, piękne. Dobra, zobaczymy jak się umywa jeszcze pod wałkami. No tu jest Udiemon, pięknie. No, to co, możemy, i o tu jeszcze jest. W kanałach, a właśnie ta struktura styropianu, może tu będzie widać. No nie chcę być widać. Dobra, idziemy badać szczelność korpusu na mikropęknięcia. Widzieliście w takim mocnym skrócie, jak wygląda badanie szczelności korpusu na mikropęknięcia. Jest do tego specjalna maszyna i wtłaczamy tam powietrze pod ciśnieniem. No jak ktoś zapyta, dlaczego powietrze wtłaczamy pod ciśnieniem, jak przecież silnik nie jest chłodzony powietrzem, tylko wodą. Dlaczego? Czy tam płynem chłodniczym. No wtłaczamy powietrze dlatego, ponieważ powietrze ma większą przenikliwość niż ciecz, dlatego
szybciej wyjdą nam pęknięcia przy mniejszym relatywnie ciśnieniu. Gdybyśmy mieli na przykład porównać to do ciśnienia cieczy, to byśmy musieli tam wcisnąć, nie wiem, z 20, 30 czasem nawet barów, a powietrze wystarczy czasami już powiedzmy 5-7 bar i już widać, że leci. Jak sprawdza się starym systemem właśnie za pomocą cieczy i pompuje się te ciśnienie do środka, no to są sytuacje, że broki wystrzeliwują normalnie z głowicy i to już jest niebezpieczne. Tutaj mamy o wiele prostszy montaż, szybciej to wszystko idzie, nie musimy mieć specjalnych takich płyt, które też mamy na ten stary system. I tutaj jest to zdecydowanie szybsze i przy mniejszym ciśnieniu i zdecydowanie też bezpieczniejsze. Chociaż no jak zaślepka wystrzeli, mamy około 10 bar na przykład w głowicy nabitego ciśnienia i wystrzeli jakiś większy brok, no to czasami no jest mokro, ale to się bardzo rzadko zdarza przy takich ciśnieniach, musi być bardzo zjedzone, wtedy już wiemy, że jest zjedzony, trzeba go wymienić przed badaniem szczelności korpusu. No, także tak to wygląda, głowica została zbadana, a teraz zobaczmy jak wygląda złożona, bo już jest gotowa. No, a to nasze cacuszko. Głowica już jest zmontowana, ma zapięte zawory, dotarte zawory, wyczyszczone, przeszlifowane gniazda, uszczelniacze. Wszystko, co powinno być zrobione, jest już w niej zrobione, także ona już jest przygotowana do wysyłki i będziemy ją słać, wysyłać. Zobaczmy, jak wygląda od strony wałków. Także widzicie, tu są w BM-kach takie kasety, w których są osadzone popychacze hydrauliczne, wałek, to można, to całe wyjeżdża. Także tak to wygląda, więc bawareczka gotowa. A gdzie był nasz podpis osmarkany? Chyba z drugiej strony. Zobaczymy, jak to wygląda. A to było tutaj. To był ten wspaniały podpisik. Nie ma po nim śladu. Głowica przeszlifowana, niefrezowana. Nie lubimy frezować, ale to nie jest nic złego. Chyba, że pod warunkiem, że ktoś robi to dobrze. My jesteśmy zwolennikami szlifowania głowic i wszystkie głowice, jakie możemy, tylko szlifujemy. Więc, właśnie. Tutaj będzie widać trochę tą strukturę styropianu, co dzisiaj wyszlifowało. O, tu będzie dobrze widać. Albo tu będzie dobrze widać. Ale chyba najlepiej będzie może tu. Widzicie takie kropki? Może z drugiej strony. No tu trochę widać. No musi być kąt światła. No powiem wam szczerze, że na kamerze... Ja to widzę, ale na kamerze widać to tak średnio. Jest taki styropianik. Ale jest. Lalunia, będzie śmigać. Ostatnie jest modne mówić, to było? Wszystko jest zrobione, także tutaj też wszystko jest zrobione, tak więc Topmar melduje wykonanie zadania. Wysyłamy tego grzmota i resztę już powie wam Michał. Hej, pozdrawiam. A że jak wiemy, Łukasz jest zabity robotą przez to, że cały czas pokazuje się w internetach, a niestety, no jakby wiecie, nie mam firmy z gumy i nie może jej rozciągnąć, to wiedzieliśmy, że czeka nas co najmniej półtora tygodnia do dwóch, zanim głowica wróci. W międzyczasie Łukasz skompletował nowy zestaw uszczelnień, panewek, śrub silnika, uszczelek pod głowicę, poddał po wymiarowaniu, owalizacji we własnym zakresie, bo już wujo taki się kozak zrobił, że wszystko robi sam. Wszystko pomierzył, wszystko było dobrze, oczyścił wszystko, tłoki były całe, sfożnie były całe. Całe, korbowody były całe, niestety pierścienie już tak jak mówiłem mogły nie nadawać, panewki nosiły ślady już delikatnego zużycia, więc pewnie jeszcze trochę by pożyły, ale skoro nowe to wtedy nowe, wał został przepolerowany, wszystko zostało zrobione tak jak trzeba i Łukasz zaczął składać sobie dół. W międzyczasie Jakub wziął się za układ hamulcowy, postanowił odtuningować BMW i jego wściekłe zielone zaciski i postanowił wprowadzić coś, co robimy pierwszy raz, czyli wziąć, poddać zaciski ocynkowaniu. Na pytanie, jak długo to wytrzyma, odpowiedział nam, że nie wiem. Ja też nie wiem, ale wygląda ładniej. I jest zrobione profesjonalnie i dam wam znać za rok, albo Piotrek nam da znać za rok. Czy jest lepiej? No bo takie malowanie szprejem po kolanie to schodzi za miesiąc, dwa. Więc zaciski poddano malowaniu, piaskowaniu, regeneracji, wymianie wszystkich uszczelni i tak dalej. Przyszły nowe tarcze, nowe klocki, a w międzyczasie po diagnostyce, że wał powoduje wibracje, wał został oddany do firmy, która regeneruje wały, wyważa i wszystko z nimi robi, co trzeba. W międzyczasie jeszcze pojechała przekładnia kierownicza do regeneracji, do naszej zaprzyjaźnionej firmy Rec Parts ze Szczecina, czy okolic Szczecina. No i tam została
została przekładnia poddana regeneracji, więc czekaliśmy na kompletację rzeczy. Oczywiście w międzyczasie szukaliśmy piast do kalibry, 4000 maili dostaliśmy, że wszyscy twierdzili, że od B pasują, chociaż nie wiem skąd wzięli taką informację. Kochani koledzy, za dużo forów czytacie, jeżeli się nie znacie albo nie robiliście tego, to się nie wypowiadajcie. Bo ja wiem, że chcecie pomóc, ale na zasadzie czytania to my też umiemy Google'a grać. Okazało się, że w sumie nawet przysłaliście ileś tam piast, bo byliście pewni, że pasują. Nie, nic nie wiedzieliście o tym, nie pasowały. Na szczęście firma rodzima tutaj, ktoś się odpalił, bo dotarł do niego film i stwierdził, mam takie piasty na półce, to są te, no i były. Taki off-topic a propos kalibry. Słuchajcie, następnie nasz przyjaciel Łukasz z firmy Topmar odesłał głowicę. Bardzo się żeśmy cieszyli, Łukasz skakał z radości, Kuba z euforii oblał się olejem, no i zaczęliśmy składać motor do kupy. Motor został złożony do kupy, zajęło to niestety bardzo dużo godzin, bo to jest bardzo duża praca, bardzo dużo wszystkiego było zrobione i samochód był powoli w pierwszych etapach uruchamiany. Uruchomienie pojazdu nastąpiło zgodnie z oczekiwaniami, wszystkie czujniki były wymienione, samochód poszedł na etap docierania. I to jest ta patologia u mnie w warsztacie M4K Garage. W każdym warsztacie w Polsce, jeżeli robimy ci remont silnika, patologicznie jeździmy twoim autem, pokonując setki kilometrów za twoją wiedzą, ale może bez twojej wiedzy, nie, no z twoją wiedzą, dlatego że jest taka żelazna zasada u nas, że wstępne docieranie robimy my. Żeby wszystko mieć pod kontrolą, żeby klient nie dotarł po prostu auta na ostro. Zatem Łukasz z Jakubem poddali auto docieraniu, a dzięki temu, że były nowe tarcze i klocki, też te elementy zostały poddane poprawnemu docieraniu. Potem samochód został wprowadzony z powrotem do nas, został zmieniony w nim olej, jeszcze raz ze wszystkimi elementami, które wymagały wypłukania, czyli te opiłki, które zawsze się tam pojawiają po remocie silnika, oraz zostało zalane na nowo wszystkie płyny możliwe. Wleciała oliwa PMO, wleciały płyny chłodnicze i płyn hamulcowy też został wymieniony na nowy. Oczywiście w międzyczasie, i to jest najważniejsze, nie zostawiliśmy naszego kochanego, uroczego i sympatycznego widza, bo naprawdę bardzo fajny człowiek, który w ogóle niestety nie będzie odbierał tego auta, więc nie zobaczycie jak odbiera, bo wyjechał w delegację na kilka miesięcy, więc nie będziemy tu czekali do lata z samochodem, a samochód po prostu odebrał jego tata i to stwierdziłem, że wiecie, jakby będzie się cieszył, jak wróci i tyle. Samochód w międzyczasie dostał jeszcze nowy akumulator od naszej zaprzyjaźnionej firmy Megatex. I naprawdę fajne baterie, sam mam u siebie w wozidłach. To jest właśnie ważne, że no, mają swoją technologię, robią to dobrze od lat. Ale to jeszcze nie koniec atrakcji, słuchajcie, bo opony to też były takie sobie, a że jakby wiecie, że od dawna współpracujemy ze sklepem opon, to sklep opon wysłał nam komplet tutaj Nexenów sportowych do zimowych, do tego BMW, a że nie wypadało nam i nie jesteśmy już tacy, żeby założyć je na brzydkie stalowe felgi, to te felgi żeśmy poddali znowu piaskowaniu i proszkowemu malowaniu, co spowoduje, że ich piękny czarny blask pozostanie na długo, długo czarny i piękny i to już jest znowu wartość kilku tysięcy złotych, niestety. Oczywiście dodatkowo, jak to zawsze na sam koniec, do bagażnika włożyliśmy cały kartonik od PMO, oleje, nawet tam płukaneczka i tak dalej, bo niestety, jak wiecie albo nie wiecie, z firmą Tech 2000, przykro mi bardzo, zakończyliśmy współpracę z rokiem bieżącym, pierwszy raz chyba to mówię na ekranie, ale zakończyliśmy dlatego, że nie, że mają złe produkty, bo absolutnie nie, sam wprowadzałem ich i tak dalej, po prostu kolidowała nam polityka marketingowa ze sobą, nie umieliśmy obrać wspólnego zdania w polityce marketingowej, a to jest chyba najważniejsze, czuć flow, więc po prostu się rozstaliśmy, co nie znaczy dalej, że to są złe produkty, bo tak bym w życiu nie powiedział. I tak wcale nie jest. Trafi się kiedyś firma, która ma jakieś inne, potestuje sobie i tak dalej. Jak będzie godna, to będę jej używał i będę ją polecał. Na razie tutaj po prostu tak się skończyło, a nie inaczej. No i brnąć do końca. Samochód został przekazany. Tak naprawdę dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest początek marca, a samochód był u nas przekazany tydzień wcześniej, bo miał być na początku lutego, ale przekazano go w styczniu, bo niestety, ale Piotrek nie mógł inaczej, więc się na to zgodziłem. Czyli 4 tygodnie samochód u nas spędził, a w tym czasie wymieniono, uwaga, to takie najlepsze rzeczy. To co? Podoba wam się taka forma szybkiego odcinka autorentgenowego, czy wolicie, żebym ja dzień po dniu to z chłopakami nagrywał? No dajcie znać w tym momencie w komentarzu, czy poprzednia forma z dnia na dzień nagrywania, taka ala vlogowa, czy taka teraz lektorowana profesjonalnym mikrofonem, takim puchatym, drogim, a jakże Stanisława marzenie było mieć takiego, nie wiem jak go nazwać, kudłatego futrzaka,
Natomiast dajcie znać, bo to wy układacie kanał, czy lepsza taka krótsza forma, czy lepsza ta długa przez godzinę, nie? Bo mi się wydaje, że ta jest lepsza, tylko więcej wideo, ale to moi youtuberzy, którzy już umieją nagrywać, bo sami mają kanał na YouTubie, wezmą odpowiedzialność za prośbę, czyli na przykład nagrajcie, jak składacie silnik i tak, będzie lepiej. Prawda? No, no właśnie. To dzisiaj nie będzie lokowania waszych kanałów. Dobrze, słuchajcie. Piu, piu. Nie nagraliście nic z GoPro. Piu, piu. Żarty żartami, ja przepraszam, że tak głupkowaty mam humor, ale to może dlatego, że właśnie kupiłem sobie ciuchy dla 14-latków. Lista części zawiera 80 pozycji. Ta lista części zawierająca 80 pozycji. Zestaw pierścieni tłoka, panewek korbowodowych, panewek głównych, łańcuch napędowy, pompy oleju, oszczelki miski olejowej, uszczelki obudowy skrzyni, rozrząd nowy, też jest kompletny łańcuch. Koła łańcucha, regeneracja przekładni kierowniczej, demontaż, montaż opon, takie pozycje mamy. Osłona przegubu zewnętrznego, przede wszystkim jeszcze chłopaki zregenerowali, wyremontowali sami skrzynię biegów. Ale nie świadczymy tego jako usługi, po prostu Łukasz zrobił to ambicjonalnie. Osłona amortyzatora, poduszka skrzyni biegów, podpora wału, poduszka silnika lewa, poduszka silnika prawa, śruba podpory wału, zestaw pasków PK, przewód plastikowy układu chłodzenia, filtry powietrza, uszczelniacz wału, uszczelniacz obudowy filtra, filtr paliwa, filtr kabulowy, uszczelniacz wału korbowego, filtr oleju, uszczelniacz połosiu, uszczelka pokrywy rozrządu, uszczelka pokrywy rozrządu, zestaw śrub głowicy, uszczelka głowicy, cylindrów, uszczelka kolektora ssącego, termostat ściśle chłodzący, uszczelka EGR, uszczelka kolektora wydechowego, zestaw uszczelek kolektora ssącego, zestaw uszczelek pokryw zaworu przewód, odpowietrzania skrzyni korbowej, uszczelka pokrywy, uszczelniacz wała, sprzęgła tulejka, zmiany biegów, klocek hamulcowy, przewód hamulcowy, zestaw naprawczy zacisku, zestaw naprawczy zacisku, przewód hamulcowy, klocek hamulcowy, tarcza hamulcowa, zestaw naprawczy zacisku, lakierowanie felg stalowych, cynkowanie śrub, drążek kierowniczy boczny, prawy, lewy, olej taki i taki, cewka zapłonowa, świeca zapłonowa, uszczelka układu wydechowego, naprawa instalacji gazowej, bo też to wymagane było, uszczelka układu wydechowego, pasek wielorówkowy PK, olej przekładniowy, filtr olejowy, płyn do spryskiwaczy, olej przekładniowy, materiały eksploatacyjne, potem znowu olej PMO Professional, 5W30, C60 litrów, 7 litrów, płyn do chłodnic, przesyłki kurierskie, to też kosztowało 162 zł, filtr oleju, utylizacja filtra oleju, to też za takie rzeczy płacimy, utylizacja płynu chłodzącego, regeneracja wału napędowego, pomiar ustawienia geometrii, strefa błysku, czyli mycie samochodu, sprzątanie, czujnik poziomu oleju silnikowego, czujnik odległości przy parkowaniu, tył też został wymieniony, opony komplet, regeneracja głowicy, nowy akumulator. Strzelaj, ileż to było w częściach? Kcink, kcink. Daje nam łącznie kwotę za same części 23 000 zł brutto. Ale dołóżmy do tego robociznę. Okroiłem ją, bo chłopakom zajęło to 80 godzin, ale łaskawy pan policzył 60. To 12 tysięcy. To tylko 36 tysięcy złotych włożone w BMW, która akurat była tego warta. Bo uważam, że właściciel jest na tyle fajnym człowiekiem, że to wykorzysta dalej. Dalej będzie dbał o auto, bo niby niewiele zaniedbań, ale jednak cała motorownia nowa postawiona, skrzynia biegów, te wszystkie pierdoły. Wiecie, mechanicznie auto mało miało do wymiany. Ani amorki, ani jakichś tam dużo elementów zawieszenia nie było do zrobienia, więc wiem, że będzie dbał. Bogata wersja i będzie fajnie. Będzie fajnie mówili, więc będzie fajnie. Tak to wygląda. Ale jak mi powiesz, że za tyle kupisz BMW w dobrym stanie, to ty sobie je kup. A potem daj naprawdę na dobre sprawdzenie. Niestety, no słuchajcie, kilkudziesięcioletnie auta tak mają po prostu, że one jeżdżą, one przechodzą przegląd techniczny, one nie ciekną. Ale żebyśmy chcieli naprawdę doprowadzić je do stanu igła, petarda i tak dalej, zaczynamy grzebać, brnąć dalej. Przykład auta operatora. Auto kupione ode mnie z salonu samochodów używanych. Auto, w które nie dość, że kupiłem w super stanie z Niemiec, to jeszcze kupę kasy włożyłem, żeby sprzedać w stanie idealnym. Auto jeżdżone i naprawiane na bieżąco, ale okazuje się, że jeszcze to by można zrobić, bo już coś, bo to by można zrobić, bo to by można zrobić. I jakby tak szukał po tych 2 latach, czy 3, Stasiu? 3 już. No to znowu by włożył ileś tysięcy. To na tym to polega. Tego nie oszukacie, więc, no więc tak to wygląda. Ja cieszę się, że mogłem. Kochani, jeżeli wam się podobało, kciuk w górę, udostępnijcie to na waszych Facebookach, a niechaj się niesie, a pewnie byście chcieli wziąć udział w konkursie, w naborze i że to byśmy wam tak furę zrobili na następne lata, bo może ją kochacie, bo może jest waszym ukochanym rejkowozem, w sensie wozem, nazywajcie go pieszczotliwie jak chcecie. Ja mówię do tojci tojcia, do buni bunia, zależy której, mam dwie. Do jednej mówię Tadeusz, męskie imię, ale do drugiej Spoczyca, takie żeńskie. Jestem tolerancyjny. Natomiast jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie Autorentgen, to otwieram w tym momencie nabór do 7. edycji. Co trzeba zrobić?
A zatem uważaj, bo lista będzie potężna, będzie długa. Musisz być subskrybentem tego kanału. Jeżeli tego nie zrobiłeś, to kliknij teraz subskrybuj, a najlepiej obok jeszcze dzwoneczek i powiadomienia, żebyś był na bieżąco i nie przegapił żadnego odcineczka, bo w środę na przykład leci bardzo często mechanika pojazdowa, którą tak nagle znowu polubiliście i ja będę robił ją dla Was z chęcią. Punkt 2. Udostępnij ten film u siebie publicznie na Facebooku. Czy udostępnij posta naszego z Facebooka z tym filmem z dnia emisji, czy po prostu udostępnij ten film na Facebooku. Niech to się niesie. Punkt 3. Ostatni? Tak. Wejdź na stronę konkursową, wypełnij formularz, żebyśmy Cię mogli, kolego, koleżanku, znaleźć oraz odpowiedz na pytanie konkursowe, dlaczego to Wy chcielibyście wziąć udział w programie Auto Rentgen. Przyznam, nie trzeba być panem Twardowskim ani Kochanowskim piszącym fraszki. Wystarczy napisać rzetelnie, jaka jest sprawa. Tak po prostu, czysto po ludzku. Kocham auto, służy mi do pracy, nie daję rady go naprawiać, ale jeździ, bo tylko tak jest przeglądem i na kołach bierzemy. To dodam jeszcze. Napisz, w jakim jest stanie. Napisz, dlaczego to właśnie Twoja fura miałaby się znaleźć w autorentgenie. I teraz damy sobie przerwę parę tygodni, bo musimy tą librę zrobić. Wyniki konkursu będą opublikowane w ciągu 3, może do 4 tygodni, wszystko macie w regulaminie na dole, od emisji tego odcinka, a z Wami się wtedy dzwonię i umówię termin, kawałek dalszy, tak żeby jeszcze do wakacji, może koło wakacji, pociągnąć następny autorentgen. Chcę się wygrzebać z projektów. Dziękuję za uwagę. Słuchajcie, dziękuję. Do Mubi, do sklepu Opon przede wszystkim, gdzie też macie rabat na nasze hasło. Zawsze kilkadziesiąt złotych macie do przodu. Macie link w opisie. Niezmiennie macie link w opisie, chociażby do naszego sklepu Fixero, do naszego działu sklepu Fixero. Tam tworzymy co miesiąc dla Was okazje, mega rabaty i promocje. Ostatnio wjechał zestaw kluczy dynamometrycznych, 100 parę złotych tańszy niż najtańszy na rynku, a co do ceny regularnej jego występowania, to było 300 wytaniej. Niedługo się pojawią ulubione Wasze walizki, narzędzi, 90 par elementów. Filujcie takich okazji, filujcie takich promocji, bo wysyłkę ze sklepu też macie gratis. A do tego, jak wejdziecie w ten sklep, tam kupa pracy mojej i kupa pracy pracowników Neo idzie w to, żeby zrobić fajną strefę poradnika, pisane artykuły, ciekawe zestawy do odpowiednich napraw dobierać, więc zajrzyjcie, bo też niedługo tam będzie tak, że jak ktoś już jest użytkownikiem, jest zarejestrowany, to też będzie miał jeszcze większe przywileje. To wszystko robimy dla Was. Zachęcam również do obserwacji nas na Instagramie, a szczególnie miłośników czterech kółek, bo mój prywatny Instagram Michał Michu Jesionowski to jest taki, gdzie pajacuję jak schudłem albo ubieram żeński top XS, bo ktoś mi powiedział, że w niego nie wejdę i powiedziałem potrzymaj mi piwo. Czyli w ogóle takie rzeczy nieprzystające dorosłemu 37-letniemu człowiekowi. I nie piszcie mi, że wyglądam jak 60-latek, bo wiem, że tak wyglądam. Po prostu kończę moją wewnętrzną vendettę przeciwko wszystkim tym, którzy zrobili mi krzywdę w ostatnim czasie. Jak już ją skończę, ogolę się i będę pan jajo jak 3 lata temu. Słuchajcie, nie, no dobra, dziękuję. Koniec tej takiej atmosfery jakiejś dziwnej, ale dziwny mi się humor włączył. Przepraszam, jeżeli kogoś odraził. Nie, jestem dalej sobą. Cieszę się, że dobrnęliśmy do końca autorentgenu. Zachęcam do zostania jeszcze po napisach. Będzie element, to się wytnie. Powiedział chirurg operując mojego palca 2 lata temu. Nie, żartuj. Pamiętajcie, że jak będą szukali nowego prowadzącego do familiady, to chyba się zgłaszam. Zaraz za panem Arkiem Pawłowskim. On też jest, ma takie suche żarty jak ja dzisiaj, ale one są bardziej suche niż bagnet w Civicu. Tylko ja się z nich śmieję. Dobra, uciekam. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Czy jest warsztat w Polsce, który naprawi Tobie za darmo samochód, doprowadzi go do idealnego? Wymyśl coś na szybko. Widzicie, to się tak, to się wytnie właśnie, że w tej sekundzie wymyślam, jak tu zrobić przed wstęp odcinka i w sumie to sobie nie pomyślałem, jak to zrobić. Jeszcze poczekam, aż Błażej przyjdzie. To dalej jest, do to się wytnie. Bo sam zjebałem, wiesz, Błażej? Kradniesz Kingtonego Łukaszowi. Bardzo dobrze, możesz całe to wynieść.